A teraz bez wygłupów. Witam wszystkich, tu Hikomikos. Przedstawiam wam pełną kolekcję Beyblade. No to odpalamy. Pokażę wam pierwszą serię, jaką było właśnie Spinners. Potocznie nazywane Spinery, które były właśnie w Cheetosach, w Lace'ach. Nie wiem czy w Lace'ach, ale na pewno w Cheetosach. Numer 1. Tyson. Beyblade. Oni mieli drużynę Beyblade. No właśnie taką. Już zapomniałem. Z tyłu taki. One były w różnych krajach, nie tylko w Polsce. Tutaj Dragon. Tutaj Ray. Trigger. Kai. Z tyłu miał każdy ze spinnerów taki właśnie wzorek różny. Dranzer. Max. Draciel. Kenny. Lee. Galion. Mariach. Galux. Kevin. Dodam, że w pierwszej serii było 30 spinnerów. Galman. Gary. Tala. Ten był fajny. Wolborg. Ten fajnie się kręcił bardzo. To jest Spencer. Eddie. Nie wiem czemu, ale on był jakoś bardzo, bardzo rzadki. Jedna osoba na początku tej promocji. Miał ją na całą szkołę. Nie wiem. Strasznie rzadko spotykany był. Trudno go było zdobyć. Trypio. A, już wiem dlaczego ten Michael jest mój jednym z ulubionych. Przypomniało mi się, że to był właśnie mój pierwszy ze spinnerów chyba. Tak, mam takie wspomnienie wróciło właśnie teraz. Trygle. Właśnie teraz, gdy przeglądałem sobie. Przeglądam i pokazuję wam je. Robert. Grifolion. Tyson. Dragon. O, tego miał mój sąsiad jako pierwszy. Dragon właśnie. Kai. Trancer. I numer 30 to Mariach. Tutaj jest specjalny ząbek, tak? Bo wiecie, jak były te spinnery.
postanowiłem go nie odrywać w końcu. Spinery były tak zapakowane. Tutaj na przykładzie już trzeciej serii, czyli Destroy, było na blaszce plastikowej spinner i dwie wtyczki, które w sposób, gdy połączymy jedną z drugą, tutaj mam przykład. Z pierwszej serii były takie wtyczki. Jedna taka, druga taka. Robimy jeden myk. I już. Były dostępne taka, zielona i niebieska. Niebieskie były moje bardziej ulubione. Ze względu, że lubię ten kolor. I to była właśnie pierwsza seria. Tych, co tu pokazałem wam. Było ich 30. A teraz bonus. Ale to musicie iść ze mną dalej. Ja sobie wybiorę właśnie tego, nie wiem, mojego chyba albo to nie to. A, wyżej je położyłem. Właśnie tego mojego pierwszego z ulubionych. I kogo? I tego drugiego, bo też go lubię. Spencera. I pokażę wam. Tylko użyję jakiejś wtyczki działającej. Mamy tu jakąś? W drugiej serii były takie neonowe. Niebieskie i chyba pomarańczowe, o ile się nie mylę. A teraz Rarytas. Chodźcie ze mną. Spinner Beyblade Arena do gry. Powiem wam, że wtedy w sklepiku można było ją zdobyć za 2,50. Ale najpierw to może włóżmy te wtyczki plastikowe do moich spinnerów. Jeden spinner. I drugi. Nie wiem, jak ja to wam będę pokazywał z tą kamerą. I to były takie, nie wiem, czy widzicie. Tam. Tu można było wkładać swoje spinery, tak żeby nam się nie połamały. Bo to było właśnie straszne, jak puszczaliśmy na podłodze, a ktoś zdeptał spinera. I co było? I było crash! I płacz, i zgrzytanie zębów, że wtyczka się złamała. Ja tych aren kupiłem nie jedną, ale kilka. Właściwie to cztery chyba miałem, z czego mi się wszystkie połamały już. Tutaj jest właśnie taka plansza, do której można było również wtykać, jak widzicie. Można to było nie tak, tylko to odwrotnie. Wtyczkę jest pod spodu, a tu tego. Wiecie, o co mi chodzi. O. Można było na przykład tak wczepić sobie, ale nie będę wam chyba wczepiał tego. Dobra, macie. Zadowoleni? Spinner z Beyblade. No i cała seria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na drugiej planszy. Druga plansza była. Jeśli kupiło się drugi album. To jest właśnie ta. A druga wyglądała tak. Skończyliśmy na 15, więc... Łap się ostrością moja. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30. To takie tekturkowe. Tak nic innego. I arena. Grało się zazwyczaj z dwoma graczami, z dwoma osobami. I jak zwykle, 3, 2, 1, let it rip! I dwie osoby, które się dłużej kręcił, wygrywał oczywiście. Tu aż wypadł poza ten tor. I... Bierzemy dwa i kręcimy w całej... Czemu to nie wypada poza planszę? Weźmy go z drugiej strony. 3, 2, 1, Larry Drift. Wygrywa ten, bo się dłużej kręcił. Albo po prostu graliśmy tak, że które wypadnie, albo który w ogóle się przestanie ruszać. O, ale równocześnie wypadły. Przykładowo, jak się tak dalej kręcił, nie wiem, o tak. Zaraz zobaczycie jak.
się jeszcze bujał leciutko, o, a jak się zatrzymał, to dopiero wtedy. Koniec. To była pierwsza seria. Ach, jeszcze raz jej pozwolę zakręcić. Jeszcze był tak zwany trik na parasolkę. Czyli do góry nogami odwracało się i tak się wydawało, jak parasolka się niby kręciło. O, widzicie? Tak śmieszniej. Ale zazwyczaj grało się normalnie. To była właśnie pierwsza seria. I co, moi kochani? Chcecie więcej? Klikajcie. Wiecie gdzie? Tadam! Subskrybuj, subskrybuj! Aby dowiedzieć się o każdym moim nowym filmiku. Naprawdę będzie ich więcej. Zwłaszcza, że teraz czekacie pewnie na drugą serię. Może za tydzień, może za dwa dodam filmik. Może tak, a może nie. Komentujcie, jeśli wam się podobało. Jeśli nie, to też komentujcie. Oceniajcie. Już powiedziałem, klikajcie w subskrybuj. Cały czas jest ładnie wyświetlane na moim ekraniku. Ale fajnie. W następnej części powiem wam również o niespotykanych w polskich chipsach angielskiej serii Extreme. Czyli właśnie tej kolejnej serii spinnerów, na przykład taki. Z kolejnej. A tu rarytas. Świecący w ciemności. Przez przypadek, nie wiem jak to się stało, że dotarł on do Polski. Było takich kilka w Polsce. Przypadków w mojej szkole, że takie się znalazły. Zagraniczne. I to w chipsach się trafiło normalnie. Otwierałem z polskim paskiem polską paczkę chipsów, a tam angielski Tazos, właściwie to spinner. Ach, no to klikajcie w to subskrybu, jak tutaj widzicie. Kolejny filmik niebawem. A teraz zapraszam was na skrót filmików, które niebawem będą. Tam będą takie przyciski, za chwilę się cztery przyciski pojawią, w które możecie kliknąć i one przyniosą was właśnie do tych filmików. To tyle, na razie. Do 13 minut jeszcze. Zakręcę może raz. A może nie? Chyba nie. Na razie.